bitwy. Nareszcie coś pokomentuję. Tyle czasu tutaj było wczoraj, tyle grania. Dzisiaj też, no tak, troszeczkę. I w końcu można coś pokomentować. W dolnym prawym rogu Grzegorz Manakomicz, dwóch zawodników oczywiście tutaj z drużyny Liquid. Go, go, yeah, ready to go. Let's go Liquid. Arste mówi, że wypił 9 kaw, więc jest gotowy. 9 monsterków. No tak, bo monstery sponsorują Team Liquid, to oczywiście. Monster Coffee, pewnie, że tak. Aby któryś chlapnął, że Red Bulle, to sponsor byłby niezadowolony. W górnym lewym rogu Harstem, strażny Liquid oczywiście też, Kevin the Kuning na Grzegorza. BO3, czyli do dwóch wygranych gramy i będzie, miejmy nadzieję, zacne to spotkanie. Nie, 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 to nie było tylko gadanie z czatem przez te pół godziny. Ja streamuję turniej niby. Nie no, paskudna przerwa się trafiła, akurat taki niefortunny zbieg okoliczności. Mana, jaki faker. No nie wierzę, niby koledzy, ale jak co do czego, to od razu za frak. Ej, prawie wygrała ta probka many. Ale Harstem w porę uciekł. Więc można powiedzieć, że tylko moralne zwycięstwo Polaka. Nie, spokojnie, nie dał się nabrać Grzegorz. Ej, w sumie Harstem to tym bardziej się nie dał porobić. Zobaczcie, że jest pewna różnica między Cyberem Harstema a Cyberem Many, niestety na niekorzyść Polaka. Ale nie lękajcie się. Ratuj do 6 listopada kwarantanna. No to co, komputer, telefon, to co zawsze. O to chodzi. I tak, za mną to jest tak naprawdę takie disco, żaden green screen. Znaczy, mogę zrobić green screena światłem, ale generalnie tak, ja mam też światełka u siebie i one tak świecą, to wszystko, naprawdę. To nie oszustwo jak w telewizji. Pana obczaja okolice i widzę, że... Tak, ciężko by było, żeby taki efekt na ubranie zwłaszcza zrobić, czy na człowieka. Mega ciężko, bo to naprawdę już nie wiem, jakby to trzeba było zrobić. To wszystko prawda. No i Malen został swoim zwiadowcą, chcąc nie chcąc u przeciwnika, zobaczył dwie adeptki, czyli już trochę informacji zaczerpnął, ale tak samo Harstem, on specjalnie tutaj na chwilę miał pylona w budowie, żeby zobaczyć, jakie jednostki wyprodukował Polak. Także adeptki kontra adeptki, przy czym obaj wiedzą, co się dzieje. Kurczę, jeszcze Harstem mu zablokował ekspansję swoim pylonem, no i niestety to chyba jest wszystko z korzyścią dla holenderskiego zawodnika. Ale Mana na szczęście zrobił Stargate'a wcześniej, więc tak całościowo nie jest tragicznie. Widzi cztery adeptki Polak. Ciekawe, czy Harstem zrobi ich więcej. No nie, nie może on mu tu Cybera jeszcze wsadzi. No nie. No nie. Nie, no. No wsadził mu Cybera. No i dlaczego tak niekulturalnie, no? Boże. Ajajajajaj. Cyber się oczywiście tutaj stawia po to, żeby jeszcze bardziej opóźnić ekspansję polskiego zawodnika. No i się Holender wycwanił. U niego Nexus już powoli, powoli się kończy. A Mana swojego zagrać nie może. No liczę, że odwet Many będzie nagły i świetny. Jeszcze skasował, czyli odzyskał część pieniędzy Harstem. Widzę, że wysłał na kontratak dwie adeptki. To może być nawet dobre dla Many. Pod warunkiem, że oczywiście ich nie wpuści do swojej bazy. No i tu jeszcze jakieś stalkery. No dobra, Grzegorz Mana. Cała naprzód. 8 adeptek oraz Oracle. No muszą zrobić naprawdę świetną robotę. Co ciekawe, Mana może nawet zaczekać na drugą Oracle. O, no i teraz dużo uwagi potrzebuje Mana. O Jezu, czy on spojrzy, czy on nie spojrzy. Boję się. Dobrze! Wow, spojrzał. Bo wiecie, on tutaj kierował swoją uwagę do ataku. Jestem aż w szoku. No i świetnie zesnajpowana pierwsza adeptka. I teraz jeszcze Oracle atakuje proby. Zauważył to Harstem. No ale właśnie tam jest jeszcze ta bateria. I tutaj też super bateria. Wszędzie baterie widzę. No dobrze. Obrona jak obrona. Nie no, daj radę Grzegorz. To jest najważniejsze. I teraz drugą Oracle. Mam nadzieję na dużo.
O mój Boże, jak ten mana to tak teraz wysterował. Ale no, ale celujemy. Kurczę, no. Nie było to najlepsze mikroświata, niestety. I mana ubił tylko jedną probę z tymi dwiema Oracle w tym momencie. Ale jeszcze wchodzą adeptki. No i zobaczcie, tu presja, tam presja. Oj, teraz chyba wejdzie, nie wejdzie, wejdzie. Myśli, jednak wskoczył. O Boże, żeby Oracle nie padły. Dobrze, Harsten też nie patrzył, bo on jest sam skoncentrowany na kontratakowaniu many. Oko za oko, adeptka za adeptkę, probka za probkę. 12. No ładnie Grzegorz poatakował. A jeszcze tutaj tę jedną probę mógłby złapać, ale niestety bateria ją chyba wyleczy. No trochę się wykazał mana. Musi szybko przesłać probę do naturala i zacząć go eksploatować. Znowu orakle się tu kręcą, ale niestety nie ma otwarcia żadnego. Harsten zrobił pierwszego Void Raya. Póki co na tej liczbie się zatrzymał. Co ciekawe, mana też odpowiada własnym Void Rayem, tak jakby się bał, że zaraz Harsten go zaatakuje. I w sumie to jest prawda. Trochę może teraz brakować mu baterii do obrony. Nie jest może świadomy do końca tego zagrożenia. Super, udało się Oracle rozwalić. No i teraz piekielnie ważna informacja, że Harsten go atakuje. Nie! No nie! Jak gołąb parapet niestety. Super ważne Oracle padły. No i nawet mana wraca adeptkami, co zrobi Harsten. Harsten się chyba też woli wycofać, ale teraz miał szczęścia trochę, bo równie dobrze mana przecież mógł inną drogą lecieć, bardziej z lewej strony, bardziej z prawej. No i te Oracle by zrobiły gigantyczne obrażenia i mana pewnie by już wygrał. No ale to jakby to było gdyby. No ale i tak nie jest źle, bo mana ma blinka, ma trzy proby przewagi, moim zdaniem i tak jest nadal troszeczkę do przodu. Nawet jeżeli ma kilka jednostek mniej. I do tego jeszcze te dwie adeptki idą górą. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. No i teraz jakaś mała kombinacja by się przydała. Tutaj mana nie wejdzie, więc nie ma co się czaić. Oj. No nie, niepotrzebnie teraz chyba podchodził. Chociaż może chciał wymusić podejście wojsk Harstema, żeby teraz swobodnie zniszczyć trzecią bazę, więc i tak to... Tak, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze mana. Może za adeptkę, ale całkiem opłaca. O, jeszcze wyłapał Stalkera. Fajnie. No, mikro Stalkerów many jak zwykle dobre. I tu jeszcze w naturalu ta jedna adeptka przyatakowała, dwie proby zniszczyła. Dobrze, dobrze, dobrze. Myślę, że jest naprawdę korzystnie. Mana będzie mieć szybciej kolejną bazę. Jakby mu teraz tego Feniksa ustrzelił, to mi się ucieszył. O, super. Jak najmniej informacji dla Harstema. To jest podstawa. Żeby może coś samemu nikczemnego wyprowadzić. Jak widzicie, Harstem zaekspował w innym miejscu i teraz to trochę będzie uniemożliwiać manie wskakiwanie do pierwszej bazy z takimi stalkerami. Nawet bardziej mi się podoba w sumie ta trzecia baza w tym miejscu w PvP. Chociaż, no nie, może bym jeszcze dyskutował z tym. Chyba jednak to, co robi mana, mi się minimalnie bardziej podoba, bo to... Wiecie, niby tędy dalej się da wskoczyć do pierwszej bazy, bo mało kto stoi tutaj, czy jakoś właśnie, no nie wiem, z tej strony. Każdy praktycznie stoi gdzieś tutaj armią, czy tu, no tak jak Harstem. Więc dalej da się wskoczyć do pierwszej bazy, czyli najpierw zaczepiamy trzecią, wróg podchodzi, potem wskakujemy do pierwszej bazy i... Jest problem, a tego problemu raczej by nie było, gdyby tak ustawił bazy jak mana Harstem. Ale to taka tam teoria, mało kto to wykorzystuje. Bo to jednak też jest bardzo ryzykowne posunięcie. Harstem ma minimalnie szybciej plus 1, ale jak widzimy mana już dogonił i nie będzie takiej bitwy z różnicą w ulepszeniach. Odważna decyzja Harstema, aczkolwiek on ma super baterię, więc no, bitwa będzie dla niego na pewno korzystniejsza, tak. Szkoda, że mana tutaj tak się zapuścił. Może gdyby od razu pierwszą salwą zniszczył baterię. No, teraz to jest naprawdę nieciekawie. Mana liczy, że łatwo zwycięży, ale to na pewno zwycięstwo nie było. W ogóle wszędzie ma kanony, więc zadziwiający dla mnie wręcz atak. O nie, i teraz Warpizma jeszcze straci chyba. No, są błędy, są błędy. No ale idźmy dalej z rozwojem. Może za chwilę pojawią się disruptory.
A, i się pojawią disruptory, to w zasadzie pierwsze 10 minut możemy wywalić do kosza. Nie są takie ważne. Ważne będą kule. Ale ostatnimi czasy też styl bez disruptorów zyskuje na popularności, czyli styl z szarżą, ale nikt tej szarży jeszcze do tej pory nie buduje. Bardziej zainteresowany jest Harsem Dark Templarem, a nawet dwoma Dark Templarami. No i czwarta baza też. O, super, Grzegorz idzie w podwójne robo, czyli ze strony Polaka będą kulki grane. A Harsem cały czas spokój. To jest w ogóle markowe zagranie Harsema, czyli nie zajmuje gazu w drugiej bazie. Nie rozumiem, ale chyba często ten błąd popełnia. O, ale jednak gra robo. Robo Facility. No i ciekawe, czy zrobi ten Assimilator? Nie, nadal nie. A to się wydaje być błędem. No dobra, także tak jak mówiłem, kula będzie toczona. To nie będzie taka szybka mapa. To może być równie dobrze 30 minut solidnego toczenia kuli. No i pierwsze dwie już są właśnie budowane przez manę. No nie wiem, czy tutaj się zmieści Disruptor w tym przejściu. Jak się nie zmieści, to trochę tak dookoła będzie musiał ujechać. Aż zobaczę, co tu się teraz stanie. Jak tutaj pan inżynier tę drogę wytoczył. No, ajajaj, jednak dołem, ale nie jest aż tak źle chyba. No, jakoś to wszystko podjedzie. Ona już widzi czwartą bazę Harsema. No na pewno nie fajna sytuacja dla Grzegorza, bo on widzi, że jego czwarta baza dopiero w budowie, a tam już zakończona, więc ma trochę więcej gazu Harsem. O, i zajął nawet gaz w naturalu, czyli jest poprawa pewnych elementów. Link do Dark Templarów. O, szybkość do obserwatorów to też jest dość popularne ulepszenie w zaawansowanym etapie PvP, no bo obserwatorzy są piekielnie ważni. Zarówno na Dark Templary, jak i ogólnie na takie obczajanie, jak ustawiony jest przeciwnik. A ciekawe, czy Mana też szybko zrobi tę umiejętność. Najbardziej mnie ciekawi, czy Harsem spróbuje jakiś na przykład karierów. O. A nie. O nie. Jezu, jakie to było bliskie. Dobra. Dali sobie porazie i się wycofali. Mana też gra szybkość do obserwatorów, to mnie cieszy. No. O, no trochę się nadział teraz Harsem na te kulki. Dobrze. Dobra, zobaczmy na straty. 4000, no tak, troszeczkę więcej mana ma strat, zwłaszcza, że te dwie orakle były stracone. O, dobrze, zareagował w porę Grzegorz. No dobra, cierpliwości. Jeszcze było chyba jakieś pytanie na czacie, bo teraz mamy taki, lekko mówiąc, niezbyt dynamiczny moment gry. A nie, to tutaj już mówiłem. Dobra. Jak mi wczoraj poszło, bo uciekłem. To wczoraj byłem o włos od Dreamhack Winter, ale i tak jestem zapisany tam w tej liście. Jak się rozwinie pulę nagród, czy tam prize pula, jestem tam wpisany, więc tak jakby wziąłem udział, ale nie w fazie grupowej, tylko jeszcze w poprzedniej fazie. Także i tak jestem very happy. Ej, mana naprawdę to puszuje. Boże, ile kuli! Jest toczonych. O, no ale nie, no tak być nie może, bo teraz Harsem go dojedzie. Się zdziwiłem, że mana się skusił na ten manewr, bo to jest wielkie ryzyko, no i właśnie się nie opłaciło. Ja nie wiem, czy też nie trzeba... Nie, okej. Okay. Dziwne, że Harsem nie goni many w tym wypadku, bo to są tylko dwa disruptory i ma więcej stalkerów, więc gdyby w to wjechał, to by wygrał batalię i może nawet całą rozgrywkę. Świetnie Grzegorz z lewej strony kontruje Dark Templary swojego przeciwnika. No może myślałem, że ten etap gry będzie bardziej spokojny niż jest w rzeczywistości. No i kule. Niech... O, dobrze, dobrze. Aaa, zareagował Harsem, ale i tak stracił dwa stalkery, to nie jest takie nic. To jest więcej warte niż Disruptor. Aaa, stracił kulkę mana, ale to jest w ogóle piękny kontratak. Ja mam nadzieję, że obserwer z tym idzie. O, nie idzie. Mana nie kliknął. A nie, przepraszam, jest obserwator.
Jest, jest. On jest taki szybki, że wyprzedził wszystkich. No i super. I teraz Mana może wywierać tutaj konkretną presję. Harstem aż się cofa wszystkim, co tylko posiada. Wiecie, niby ma mniej z prawej, ale za to ma dużo więcej z lewej. No i teraz jest właśnie związany z tym potencjał. Obserwator szybko zniszczony. Myślę, że słuszny recall. Fajnie, jakby jeszcze Mana tymi stalkerami gdzieś daleko biegał, żeby rozpraszać przeciwnika. No niestety widzę, że po prostu szybko to wszystko pod jednym hotkeyem poleciało i znowu będzie przegrupowanie. Ważne jest, że Mana zniszczył teraz obserwatora, bo zauważcie, że on szybko przywołał Dark Templary. I teraz, po zniszczonych kanonach, obserwatorze wcześniej też, można dalej pchać. I co jest ważne, Mana też widzi tego obserwatora, którego jeszcze ewidentnie Harstem nie kontroluje, nie przypisał po żadnym hotkiem, więc teraz tak, tutaj troszeczkę presji. Niech Holender właśnie poczuje, że jest tutaj obecność Many zaakcentowana. O, i teraz obserwatora! No, gonisz! Dobrze! I teraz szybko kanony, żeby Dark Templary mogły zrobić robotę. Boże, jaka walka o wizję. Dobra. Poradzą sobie Dariusze same z tymi... O, detekcja, jaka świetna kula Many. I w probę, i w 3D Raptory. Oj, tutaj troszeczkę po wojaku jedna puszczona. Tu i trochę szybsza też Harstema. Ale no, zobaczcie. Nie no, Grzegorz, Mana gra wygrana. Dłuższa gra to jest jednak jego mocny element rozgrywki. No nie, jak w dwóch miejscach Mana tyle szkód mu porobi, to już na pewno będzie GG. Harstem zaczyna robić kariery, ale no z taką ekonomią robienie karierów to nie ma sensu. Jakbyś chciał kupić nową Teslę, a masz 250 zł, no nie do rady. Nie stać go za bardzo. Znaczy no, zrobi kilka karierów oczywiście, ale po prostu no masa many to wszystko rozjedzie. Kariery są mocne, ale nie jak są właśnie cztery i są bez wsparcia innych jednostek. Uuu, no to było ważne. Panie Harstem tutaj odpycha, ale znowu Grzegorz z lewej. Szybki jak cygan na bazarze i to się liczy, bo kariery akurat takie szybkie nie są. No ale równie dobrze właśnie Mana może się zebrać i za chwilę zaatakować swojego przeciwnika atakiem ostatecznym. Bardzo dobre wykorzystanie Dark Templarów. Ile tych stalkerów ma Mana? 37. No pół człowiek, pół stalker. I jedziemy. Już go oprawia Mana. No i tutaj trochę oberwie kulą. No i nawet bardzo oberwał. Ale wszystko zniszczone i GG. Brawo Mana. I lecimy. Druga mapa to Romanticide. W dolnym prawym prowadzący Polak Mana, a w górnym lewym Harstem. Żaden z graczy nie robi jakiegoś szalonego, szybkiego ataku, więc podejrzewam, że będzie w miarę normalnie. No, Romanticide. Chociaż w sumie ta mapa jest taka, że tu można faktycznie fajnie podejść. Wydaje, że tutaj tu rampa, tam rampa. Niby nie, ale jednak tu jest spora przestrzeń, gdzie już nie ma problemu z tą rampą i można podejść na przykład do trzeciej bazy przeciwnika. Więc jak się chce, to oczywiście atakować można. Zwiat Many jest po gatewayu, tak jakby chciał być bezpieczny na wszystko, bo w zasadzie zwiat po gatewayu dobrze kontruje potencjalną szybką ekspansję przeciwnika. Harstem czasami takie lubi. No i też przy okazji w miarę wcześniej widzimy, czy rywal na przykład ukrył swoje budynki na mapie, bo też jest taka taktyka w PvP, więc zwiat po gatewayu to jest obecnie taki najbezpieczniejszy pomysł na początek. I też tak Showtime na przykład ostatnio często gram. Ale oczywiście nie zawsze. No nie można zawsze grać tak samo. Bo się rywal za dobrze wtedy czuje. Jak doskonale wie, co poleci. A, Harstem streamuje i mówi coś podczas gry, mówicie. No, to nie jest koniecznie sprzyja wygrywaniu takie. Chyba że. Chociaż w sumie taki wewnętrzny dialog też pamiętam, że wcale taki zły nie musi być. Pomaga utrzymać takie skupienie na tym, co ważne. No ale to jednemu pomoże, innemu nie. Harstem ukrył swojego drugiego pelona, ale technologii nie będzie ukrywać. No i sprytnie czeka, bo ktoś by się zapytał, na co ta proba czeka, czemu nie jedzie na zwiat. No dlatego, żeby moment wjazdu dla Many był podejrzany. Podejrzany w tym sensie, że okej, rywal mógł postawić coś przy swoim pylonie, no bo wjeżdża tak późno. Ale my wiemy, że akurat tak się nie stało.
O kurczę, mana zrobił robo. To jest dość konkretna decyzja, tak jakby się mocno, no, pomylił mana, ale kto wie, może i ogólnie takiego builda chciał zagrać. No, ale gra, no, niestety to nie wygląda tak świetnie dla many, zwłaszcza jak Harsem za chwilę swoje robo zrobi. Albo inny Stargate. Troszeczkę się lękam, ale... No dobra, zobaczmy jak zwiadewski, one mogą okazać się pewnym zaskoczeniem dla Harstema. Czy cieniem... O! O! Okej. Okay. No trochę za wcześnie się zakończyły te cienie many, żeby tam wskakiwać głębiej. Rywal by to pewnie przyblokował. A, to też jest fajne otwarcie, to Koreańczycy też, pamiętam, jakiś czas temu często grali. Czyli szybki transportowiec, żeby nękać wydobycie przeciwnika i oczywiście za tym leci ekspansja. No to się może udać. W sumie w tym wariancie, w tym scenariuszu nawet bardziej mi się podoba niż w jakimkolwiek innym. No jest tak, że mana ma przewagę, bo takie otwarcie przewagę będzie mieć, jak faktycznie trochę poubija robotników. O, i teraz super ważne, żeby Phoenix nie zauważył tego Prisma. On niestety jest trochę oczywisty, ale nie aż tak bardzo, bardzo oczywisty. No i teraz ładujemy jednostki do Prisma. Ciekawe, czy wszystkie cztery Stalkery... O, teraz pięknie Harstem się tutaj ustawia. Chociaż nie, on leci na kontratak. O kurczę, zobaczcie, akurat nie zauważy. I to jest piękne dla many. Jeszcze jakby mu rozwalił centry. Harstem się zupełnie tego ruchu nie spodziewa, niemożliwe. O, albo i się spodziewa. Dobrze, dobrze, bijemy, bijemy. Może wjechać w te centry mana. Ale widać, że Harstem dobrze je ogarniał, więc jednak wycofanie to słuszna postawa. W naturalu niestety nie da się niczego zaatakować. No, póki co to brawo Harstem, dobrze się broni. O, mana wleci, nie wleci, myśli, nie. Jednak to nie jest bezpieczny teren. No i bardzo się boję o Grzegorza, bo właśnie do jego bazy idą dwie adeptki. O, ale on też wskoczył dwiema. I teraz może trochę z prawej, trochę z lewej. No, 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 dołoży do kotła. Niech męczy, niech męczy. Jakby mana teraz zablokował własną... Co chwila? A, o, jakie to dziwne jest. Adeptki stoją w force field. Jakby mana zablokował ram... Oj, nie zablokował rampy. Ale dobrze, warpuje jednostki. Czemu Harstem? A, bo Harstem wolał zostać w naturalu. 6 probek za 4. Teraz będą kolejne atakowane. Mana się ustawia defensywnie. Może jakiś recall defensywny też. Oho, 6 za 6. Ale Harstem nie przestał jeszcze bić. No nie jest dobrze, jest fatalnie. Jeszcze mana wyciąga te proby. No, to jest niebezpieczne. O, i mana chyba będzie próbował szybko zakończyć rozgrywkę, bo robi glewie. A z reguły jak robimy glewie do adeptek, to właśnie to zmierza do jednego mocnego pusha. Również immortale będą jego częścią. Dobrze, dobrze. Jest mała szansa, że to wejdzie. Ale na dwóch gatewayach? Ja myślałem, że mana teraz przerwie już produkcję. A, no chyba tak, bo właśnie teraz przerywa produkcję probek. No i za chwilę spróbuje uderzyć swojego rywala. Problem polega na tym, że Harstem no, jest dość nieźle ustawiony swoimi stalkerami do kontry. Ajajaj, no i teraz ani wyjść, ani wejść, ani przejść. Chyba, żeby zobaczyć... Nie, no nie wiem w sumie, co powinien zrobić mana, bo jak zabierze immortale do Prisma i poleci na kontrę, no to wtedy stalkery wygrają z adeptkami i centry. Immortale tu praktycznie muszą być. Uj, niedobrze, niedobrze. Dobrze, że mana chociaż widział tym obserwatorem, że stalkery mu wchodzą, tylko że za bardzo nie ma na to takiej dobrej odpowiedzi. No, albo wejdzie, albo nie wejdzie. Taka jest moja diagnoza. No, dokładnie. Mana już musi iść na atak. Ale to się zapowiada naprawdę bardzo, bardzo źle. No bo teraz, no, no musi. Musi po prostu iść do rywala. A w tym czasie Harstem go tutaj ładnie rozpracuje i do tego już buduje defensywę. A dziwne, że kanona żadnego nie postawił Harstem. No, Grzegorz mana, czy to będzie zwycięska taktyka? Taka trochę, no już nie powiem zdesperowana, ale no na jedną kartę gra mana. Albo siądzie, albo nie siądzie. No ładnie, póki co immortale oczywiście. O, świetnie, namierzył super baterię. Polak, druga może nie jest aż tak istotna.
przyforcefieldował. Niestety ofensywny blink. A, dopadł jeszcze Prisma. No, to mu troszeczkę pomoże. No, bitwa jest wyrównana, ale... ale problem jest właśnie z tym Prismem. Nie może teraz mana sobie pomóc. Musi z bazy lecieć jednostkami. Ej, mana jeszcze tutaj... nie powiedział ostatniego słowa. Ohoho, szarża. No nie no, Harsnef to teraz powinien wjechać na pełnej. Póki nie ma posiłków. A, Immortal pada. I drugi też jest już atakowany. No dobrze, dobrze, zloty akurat w miarę szybko popadały. Ej, mana jeszcze to może ugrać. Jak będzie spamować adeptki, to robi Prisma, może właśnie nawet jakieś centry. No, niech ponowi atak. Ja pamiętam, jak raz Hiro chyba z 6 razy robił taki atak jak mana w jednej grze. Aż w końcu chyba weszło. No bo jakaś komedia, parodia PvP. Dobra, jeden Stalker tego nie wymikruje, nie ma opcji, mana nawet zrobił Stalkera. No i teraz wchodzimy, wchodzimy. Największym problemem oczywiście jest super bateria przeciwnika i to, że można łatwo stracić własnego Immortala. Obserwer zniszczony, ciężej będzie manie idealnie zaplanować atak. No ale... próba... O! Jakby jeszcze tak Force Fielda rzucił, żeby Immortal był między budynkami, to by wtedy nie atakował. Jest taki bug trochę. O, super bateria na Immortala, on teraz jest naprawdę nieśmiertelny. No, dużo kłopotów mana ma. Ale powinien kontynuować, tylko jeszcze... O, nie, żeby warpizm. O, dobrze. Boże. O, świetny force field. Ale dalej to są stalkery, dość wytrzymałe jednostki z bateriami. Kontra. Adeptki. Nietypowa jest ta rozgrywka. Musi sobie zaraz Harsnem pomóc. Oj, ciekawe czy wskoczy. Nie. Za mocno szanuje stalkery. Może teraz z dwoma kolejnymi. To są ciężkie bitwy o każdą małą liczbę jednostek. Jak to wyliczyć? Jak tu zaatakować? Oj, kończy się manie. Czas. Harsnem za to czeka na kolejną super baterię i niestety ona będzie zaraz gotowa. Już jest gotowa. I znowu aktywacja. No nie ma. Nie ma szans mana już tego ugrać. Rywal ma zbyt duży oddział stalkerów. Jakby złapał mu tego Prisma, to w ogóle... Aż dziwne, że się Grzegorz nie podda. Grzegorz się tak łatwo nie poddaje, robi proby. Wie, że Harsten też może jakiś błąd popełnić. No ale nie, no teraz tu po prostu wejdzie mu tutaj tymi stalkerami i będzie po wszystkim. No, dokładnie. No może przeżyje mana z baterią, z super baterią. Ale co to będzie za życie? Ja myślę, że tylko blink w tego w Prisma. O, albo w Immortala. Albo w nic. A nie no. To jest nietypowy mecz. Oho, wskoczy mu. Myśli. Dobra, jak się to rozwinie, to jeszcze, wiecie, jak przejdziemy w kulki, to tak jak mówię, pierwsze 10 minut można wyrzucić. Mana sprawdził obserwerem, czy jest ta trzecia baza. O nie, warpizm jest zagrożony trochę. Świetne mikro. No, żyjemy. Oczywiście to marne życie jest. Ale może mana wyciągnie. Jemu się zdarzało naprawdę tragiczne gry wyciągać. Nawet chyba gorsze niż taka jak tutaj. Mana robi pusza. O nie. O dobrze, to jednak był. Bo się bałem, że jednak zniszczy tego Prisma Harstem. I wtedy push many jest oczywiście dużo słabszy. Harstem robi Dark Shrine'a.
A to całkiem mądra decyzja, bo faktycznie Mana ma może obserwatora, ale wątpię, żeby zrobił drugiego i wtedy jakaś kontra Dark Templarowa może Polaka zniszczyć, bo na pewno Mana wyjdzie. Ojej, ojej, nie, nie, nie. No to niedobrze jest. Nie no. Co tak naprawdę może Mana, no? Szybkie Carp Van nie są te Stalkery. Teraz Recall wjedzie. O, jeszcze mu rozwala tego. No nie. I Mana straci przed chwilą ostatniego obserwatora. Undark Templary są bezlitosne. I GG. Poharsty ma też u siebie wojsko. No, plan nie był zły. Tylko właśnie... kilka drobnych elementów i może by weszło. No, ale... ale cóż, nie, niefortunnie się trochę rozpoczęła ta mapa. GG. A w górnym prawym oczywiście Polak dla formalności. Polak czerwony, Holender niebieski. No i ten, kto wygra teraz, ten oczywiście awansuje do kolejnej rundy turnieju ESL Open Cup. To będzie już ćwierćfinał. No właśnie, zobaczmy jeszcze w drabince, jak to się prezentuje. Czy to dobrze wygląda, czy to źle wygląda? O, MaxPax pokonał Niba 2-0. Kurczę, MaxPax naprawdę jest... to nie jest taki... aż się ciśnie na usta Goblin. Goblin jest takim chorwackim protosem, który no taki miał jeden przebłysk i to w zasadzie już tyle. MaxPax to tak już od dwóch... jak nie więcej miesięcy dobrze sobie radzi. No i jeszcze Niba pokonać w PvP, to jest ładna sprawa. No widzę, że ścieżka Many to ścieżka PvP i ścieżka przez mękę. Oboje zawodnicy teraz ukryją swojego drugiego pylona na mapie. Mana oczywiście tutaj w okolicy godziny drugiej, natomiast Harstem w okolicy godziny dziewiątej. No ósmej powiedzmy. No jak ładnie na wybrzeżu. No dobra. Na dobry początek będzie trochę tajemnicy dla zawodników. No dla nas żadnej tajemnicy tu nie ma, no my wszystko widzimy, ale zawodnicy oczywiście nie wiedzą, gdzie jest ten drugi pylon przeciwnika. Drugi pylon, jeżeli jest ustawiony gdzieś poza mapą, znaczy poza pierwszą bazą, to oczywiście może oznaczać ukrytą technologię, może bardzo szybki atak. Ale Mana spokojnie. Sentry Stalker. Harstem trochę agresywnie, bo od dwóch adeptek zaczyna. O proszę, a tutaj jest proba Many. Mana oczywiście strzeli sobie tutaj szybko jeszcze mały zwiat. No. Jest pewna niepewność, co tak do końca gra rywal. Czy cień ach, szkoda. Liczyłem, że nie zauważył te cienie proby Many. To by było akurat świetne dla Polaka, bo by zobaczył, że jest Nexus i miałby już te świadomości spokój. Ale na dobry sposób grają praktycznie to samo i myślę, że no koniec końców może Mana nie ma tego super komfortu psychicznego, ale zaraz go oczywiście pozyska, bo Sentry zaraz wyleci, znaczy puści halucynację i Mana poleci właśnie tym Feniksem, sprawdzi co się dzieje. Także wszystko ostatecznie jest dość właśnie takie zwyczajne. Standardowe. Stargate zagrany przez Harstema. Gdzie leci Mana? Mana się rozgląda. Oj, tu... No. Powinien zobaczyć tego pylona, jeżeli faktycznie tędy poleci Feniks, chyba że Mana zmieni trajektorię. Czasami gracze tak lubią poklikać więcej. O, super. O, piękna sprawa. Ten Mana jakby wiedział, że tutaj Harstem może ukryć swojego pylona. O, skasowany Stargate, dlatego że Mana by się tak szybko o nim dowiedział. To jest niezłe. To już reakcja Harstema na to, co tutaj się dzieje. Aż dziwne, że adeptki nie wyszły na mapę. Harstem też wysyła swojego zwiadowca. Adeptki zostały w bazie, no proszę. Teraz dopiero idą. Może Harstem chciał mieć pewność, że go Mana tutaj ostro nie przeatakuje. No i proszę, niby nic się nie dzieje, a Mana ma trzy proby więcej. Szybszy Twilight Cancel siłą rzeczy, no bo on nie robił Stargate'a, nie fejkował nic. No i Harstem jeszcze był troszeczkę taki wystraszony, bo zrobił baterię, u Many nie było inwestycji w baterię w pierwszej, w drugiej bazie, tylko w pierwszej, na wypadek Oracle przeciwnika.
No, mana. Oby teraz reakcja była... Nie, no jest reakcja. Wszystko się zgadzam. Jak widzimy, Polak też spróbuje odpowiedzieć. To jest troszeczkę błąd many, że... O, dobra reakcja, że te proby tak natychmiast otoczy... No, to było niezłe dla many. Moim zdaniem to było dobre. Tylko dwie probki, bardzo szybko wyczyszczone, szybkie wznowienie wydobycia. Tutaj Harsem raczej nie jest zadowolony z tego manewru. Zobaczmy, jak teraz mana odpowie, bo teraz jego adeptki podchodzą. No i kto wie, może się zagapi Harstem. No, chyba jednak nie, skoro... Nie, no nie, więc ja akurat tutaj pozaczął budować budynek. Trzecią bazę również zauważył mana. Dużo czasu ma Grzegorz, żeby się zastanowić, jak chce zareagować. O, już nawet podchodzi jakimiś jednostkami. O, to jest fajne! Bo zobaczcie, że Harsem pewnie teraz ruszy na prawą stronę, żeby się bronić. I w międzyczasie te adeptki, no wiecie, teraz jeszcze tak straszy, nie straszy mana. Ale to jest naprawdę dobry ruch. To mi się mega podoba. O, i teraz jest ta sytuacja, że Harsem musi się rozdzielić. Ale czego by nie zrobił, w zasadzie mana może... No. Ach, myślałem, że mana głębiej zaatakuje. No i nie złapał tych stalkerów. O, nie wierzę. O nie, teraz to Harsem go zaczyna łapać. Kurczę. Wydaje się, że mógł to mana trochę lepiej zagrać, aczkolwiek i tak jest... Wow, i tu już są jeszcze dwa stalkery Grzegorza. Takie niby nic. A miazgu nie wichała. I teraz tak, ma przynajmniej 20 sekund, może no już 15. Że mana ma blinka, Harsem go nie ma. Ja bym dojeżdżał te stalkery, ale no my wiemy więcej niż mana. No, Grzegorz, czy będzie walka? Jeszcze proby zaciąga Harsem do obrony. Ale ten Nexus został zniszczony. Brawo. Brawo dla tego Grzegorza. Wow. No to było tak czysto skillowe zwycięstwo. Poniżej 7 minut. No jestem w szoku, że to się zadziałało, że to tak szybko zadziałało. I skończyło na tak wielkiej mapie. Brawo mana, pokazał skilla. Bardzo fajny, ciekawy push. To jest jakiś argument za tym, żeby mieć tych sentry właśnie 3 na takiej mapie jak Jagannatha. Brawo, brawo. A my czekamy na kolejny pojedynek.